się Anita Zalewska. Ty? Ja jestem Ula. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na Wośpie. Jest niedziela i zamiast strzelać, no to pojechaliśmy dzisiaj pozbierać trochę pieniążków. Co prawda my robimy głównie za obstawę wolontariuszy. Śledzimy wolontariuszy. Mam nadzieję, że nie są zbytnio zestresowani naszą obecnością. Bo wyglądamy dość przerażająco w sumie. Jeszcze w tych maskach. Powiem szczerze, jak założę czapkę i maskę i widać tylko oczy, masakra jakaś, naprawdę. Jedyne co, to trochę ponarzekam, bo pierwsze co to jadąc tutaj dostałem mandat na 3 stówy. Przyjechałem na znaku stop, nie zauważyłem go. Życie. Dobra, serdecznie zapraszam do oglądania. Sprawa, film będzie, powiedzmy sobie szczerze, wośpowy, więc po prostu będziemy się szlajać, będą jakieś lepliki, będą jakieś akcje. Mam nadzieję, że też cała inauguracja, trochę może tam śpiewania uda się nagrać i w sumie tyle. Więc zapraszam do oglądania. To jeszcze jeden stół na potrzeba? Dziękuję. Chodź. Na strzelkę w centrum handlowym, Escape from Tarkov robimy. O, Interchange'a będziemy dzisiaj tłukli, nie? Odepnę tutaj pas. Trzeba to dla małego, bo ma szansę. Tak, to na klasie. O godzinie 12 odpaliliśmy inaugurację Orkiestry Świątecznej Pomocy w galerii. Bardzo dużo, że tłuszki wolontariuszy albo elementarka trwa. Dziś odpalamy 30 finał, po raz 30 gramy wspólnie do jednej bramki i w jednym celu. Ja tylko powiem tak tylko półsłówkiem, że gramy dla dziecięcej okulistyki. A jak i dlaczego bawimy się w Olsztynie? O tym najlepiej powie szefowa olsztyńskiego sztabu, pani Monika Falej, zapraszam serdecznie. I szefowa zamieszania w Galerii Warmińskiej oraz w Aurze, Natalia Tur. Siema! Są już z nami na scenie wolontariusze, jest pani Monika Falej, jest Natalia Tur, czyli szefowa Galerii Warmińskiej Aury oraz szefowa olsztyńskiego sztabu. No i właśnie od olsztyńskiego sztabu rozpoczniemy. Pani Moniko. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w Aurze. Dzisiaj gramy 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy dla dzieciaków, gramy dla okulistyki dziecięcej. I bardzo dziękujemy, że możemy tutaj gościć w Galerii Warmińskiej, w Galerii Aurze. To są nasi sojusznicy, to są przyjaciele, którzy grają z wielkiego serducha dla wielkiego serducha. Dla dzieci, dla nich zdrowia, dla ich życia. I bardzo serdecznie wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom dziękuję, że jesteście z nami, że gracie. I tym wszystkim, które mają właśnie otwarte serca, ale też i otwarte portfele. Wrzucajcie pieniążki dla dzieciaków, bo to jest niezwykle ważne, żeby te puszki były pełne. Natalia. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie, tych z przodu i tych z tyłu. Niestety musimy się tak podzielić na dwa fronty. W imieniu Warmińskiej i Aury Centrum Olsztyna serdecznie dziękuję przede wszystkim naszym młodym, pięknym wolontariuszom, wszystkim, którzy aktywnie biorą udział w warsztatach, są tutaj z nami. Pamiętajcie, że nikt za to nie bierze pieniędzy, że to jest akcja typowo charytatywna. No i cóż, przyjrzyjcie na oczy, łapcie się za portfele, pomaganie jest niezwykle sympatyczne i fajne. Zapraszamy Was do tego, żeby wspierać ten 30 finał Wośpu tutaj w Aura Centrum Olsztyna. Dziękujemy naszym sponsorom, dziękujemy naszym najemcom, którzy ufundowali posiłki dla wolontariuszy. Słuchajcie, nie przedłużając, już na otwarcie Yamaha, super koncert, wspaniali młodzi ludzie, a my tymczasem rozpoczynamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Aurze. Oczywiście, 30 finał uznajemy za otwarty i dziękujemy, że jesteście z nami. Siema! Musimy też wiedzieć, że mamy tutaj niesamowitą osobę z Radia Eski, która nas tutaj wspiera. Ewelinę, która będzie prowadziła dzisiejsze spotkanie. Anitę? Anitę, ach, zawsze przeinaczam, przepraszam, ale to przynajmniej zwróciło uwagę. Słuchajcie, to jest osoba, która dzisiaj gra z nami i nie tylko dziś, więc Eska, Radio Eska również jest z nami i Telewizja Kopernik, którzy mówią o nas, pokazują was i otwierają wasze serca jeszcze bardziej. Dziękujemy bardzo. Tam mamy dwójkę.
A gdzie jesteś? Ten hełm masz poprzez słuchawę, no. No? Poza teren podwórki na wsi, poza galerii nie wychodzimy, no nie? Na podwórko na zewnątrz. Ewentualnie można tam wyjść. Można, z tego co wiem, to możemy, tak? A, czyli tu wokół powiedzmy tego. Też jak najbardziej. Ale musisz się tak wiesz, za rogu wyłonić. Tak, już nie tańczysz, jak kamerę włączyłem. Gdybyście mi panowie zostawili kontakt do siebie, to byście... No wizytówki nie mam. Bo przecież mam notes. Poproszę drukowanymi literami. Gdzieś tam też mają tego swoje. No one powinny ważyć mniej więcej tyle co palny, tak naprawdę, w znakomitej większości. Bo to też chodzi o to, żeby ten realizm zachować, tak? No i w tym momencie jakby to wszystko było, wiesz, takie plastikowe, co też zależy też od... Bo są i tańsze modele, które są lżejsze, plastikowe właśnie, a są i takie, które są naprawdę zbliżone do oryginału. Zobacz, nie w pełnym ruchu, no bo... Kurczę, ale fajna taka replika, fajna. No. Taka zabawa dla dużych dzieci, co? No tak mniej więcej, no przecież u faceta to się tylko zabawki zmieniają, nie? No właśnie, to jest też czterotak, jak to, tylko to jest na półcalową amunicję palnym, nie? O, to już taki ciężki. No. A jeszcze nie ma optyki i tak dalej, tu jeszcze dojdzie dobre 1,5-2 kilo. Bardzo dziękujemy, bardzo energetyczne, radosne, fantastyczny występ. Kochani, pokój było potrzebny, żeby każdy wziął sobie do serca i to złoto i złote wrzucał dziś do naszych... Trzeba zabrać te krzesła, bo wyblokują dostęp, nie? To jest takie lżejsze troszkę. Więc ty możesz sam sobie poradzić, bo to jest lżejsze. No, widzisz? Silny chłopak. Pokaz sprzętu grupy ASG to cała warstwa, to są ci mocno przebrani, mocno uzbrojeni ludzie. Wiecie co, ja już czuję przy was fajnie, ja już przy was się czuję bardzo bezpiecznie. Z tym telefonem i kawą w ręku. Zapraszam. Słuchajcie, musi być nas naprawdę dużo. Chodźcie wszyscy, wolontariusze. Waszym zadaniem jest, nie schodząc z chusty, ale wszyscy głębiej lecicie tu. Nie schodząc z chusty, nie dotykając ziemi, podłogi, kafelek, nie wiem jak inaczej się to nazwać. O, tak jak tu pan na przykład piętą stoi na kafelek. Przewrócić chustę na drugą stronę. To nie. Teraz będziecie mieli zadanie. No to jestem ciekawa, kto odważny zacznie. Ja będę tu z wami stała na samym środku, żeby koordynować pracę tutaj. Ale ktoś tu oszukuje, tam jest kafelek. Ale kafelek. To jest dziura, no dobra, już nie, już stoi. Słuchajcie, no to kto zacznie przewracać chustę? Z której strony? Chłopaki, może wy jesteście. Od prawej zaczniemy, dobra. To zaczynamy, słuchajcie. Powoli, nie wolno nam zejść z chusty. Nie wolno zejść. Dobra, musimy ją przewrócić na drugą stronę. Państwo nasze nie odsuwa. Dobra. Widzę, wszystko widzę. Musimy przechodzimy i idziemy przed sobą, nie? No tak. No po prostu przeniesiemy dalej. Dobra, o, kombinujemy. Dobra, dawaj. Powoli, małymi kroczkami, no. Dobra, i następnie przeskakujemy. Trzeba by cały czas na chustę, słuchajcie. Dobra. No, ciekawe. Powoli. Tylko...
miejsca zabrać. Kombinujemy. No. No dobra, a co teraz będziemy robić dalej? No trzeba by... Powolutku. I powolutku wszyscy małymi kroczkami do przodu. Pomału wyciągniecie, a my idziemy. Chodź, 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 ale wszyscy razem słuchajcie. Raz. Jak w wojsku, nie? Raz. No nie, no właśnie. No, dobra. Tak. O. Widzicie? I przeciągamy ją dołem. Dobra. Dobra, przechodzisz tutaj teraz na tą stronę. Przechodzicie dalej. Okej. Okay. Koleżanko, przesuńcie się tam dalej. O tam. Hop. No dawajcie, przychodzicie za mną. Dawajcie, przychodźcie. Przychodźcie. Dobra, przeskakuj. Na lewo. Dobra. Przemas, przechodź. Ja widzę. Przechodzimy. Dziewczynka, która by to mnie chciała oddać. Jest? Słuchajcie, no to mamy to. Słuchajcie teraz. W takim razie nie uciekajcie. Dobieramy się w pary. To ja uciekam. To tu leżą. Dawaj. No gdzie wy jesteście? No dobra, czy się nadajesz do wojska. Szalerek, proszę bardzo, ładnie. Tak, o, żeby nas... Prawa ręka dalej. Prawa. Uwaga. Dalej. Na spust. O, no, to. Zbijmy do tyłu, zbijmy kroki do tyłu. 1, 2, 3, 4. Nie do przodu. Uwaga. Ale na pewno chętnie taką będę chciał. Jeszcze raz, wspólny cel jest po tym razem dziecięca okulistyka, a ze mną człowiek, którego chyba nie widać w kamerze. Pokaż się do kamery. Ja już będę na wejściówce. O, proszę bardzo, jesteśmy razem. Ja nazywam się Anita Zalewska. A ty? Ja jestem Ulat. Ale niektórzy mówią na mnie Adam Ulatowski. O, Adam, siema, dobra. Ale nie, zostańmy przy Ulacie, bo wszyscy w sumie Ulat, tak mnie kojarzą. Ulat, sprawiłeś mi konsternację już na samym starcie. Wiesz co, masz fajne rzeczy. Ja jak się ubieram na wyjście, to mam wrażenie, że nawet w torebce nie mam truży. Czyli ile ty masz na sobie, nie posiadając żadnej torebki. Co to jest? To są magazynki do repliki pistoletu elektrycznego. Z tym, że może i macie mniej waliz w torebce, ale my jesteśmy w stanie wszystko znaleźć z zamkniętymi oczami, gdzie co leży. No dobra, raz, dwa, trzy, pokaż, gdzie masz granat. Masz! Gdzie masz? Jest, dobre! Dobre, to teraz uwaga, czego jeszcze szukamy? Gdzie masz pistolet? To łatwe. O, dobra, i jeszcze zobaczcie, wiecie, co się dłoni. Gdzie masz nóż? Przed pistoletem. Gdzie masz widelec? Widelec został... Chociaż czekajcie. Dobry jest, jesteś przygotowany na wszystko. Mamy pytanie. Chodź. Gdzie pan ma zapasowe sznurówki? Sznurówki zapasowe mam schowane tutaj. Widzisz? Aha. To super. No to może nie do końca zapasowe, ale w razie czego da się zrobić drugie. Ale odporne na różne sytuacje. Dobrze. O co tu jeszcze możemy zapytać? Co to jest to wszystko? To są magazynki do mojej repliki głównej, momencik. No. Do broni głównej. Czym jest broń główna? To jest moja broń główna, którą... Aha. I te magazynki mam ich dość duży zapas, bo noszę 11 sztuk. Standardowo nabite na 40 kulek. O matko. I tak mniej więcej to wygląda. Dobrze, powiedz mi, taki osprzęt, tak przygotowany, z takim ekwipunkiem, na co jesteś gotowy i gdzie tam możesz
wyruszyć. Znaczy, to jest wszystko przygotowane, żeby pójść z kolegami do lasu, postrzelać się, pobawić się, odpalić kilku takich wyrednych skubańców, żeby nie narzekali, nagrać z nimi film, serdecznie zapraszamy pooglądać i w sumie tyle. Ja myślałam, że ty jesteś gotowy co najmniej do obrony granic. O nie. My zajmujemy się sportem. To jest całkiem co innego. To z wojskiem nie ma za wiele wspólnego. My zajmujemy się tak naprawdę rekreacją, zabawą, rozrywką. Chodzi o to, żeby spędzić czas w lesie ze znajomymi, pobiegać, pomęczyć się, nawiązać trochę, powiedzmy, nowych znajomości i nie siedzieć w domu przed kompem. Bartek, masz kolejne pytanie? Mam, zapomniałam. Czym żołnierz je? Czym żołnierz je? Czym żołnierz je? Nie wiem, nie jestem żołnierzem, ale zazwyczaj... Obrona ojczyzny. Okej. To dowcip ze starej epoki. O, to powiem szczerze, nie słyszałem. Ule, wracając natomiast do waszej kwestii. Dobrze, wyciągnijmy tą różnicę, bo ja ciebie też tutaj troszeczkę może pomyliłam z żołnierzem, albo próbowałam pomylić. Grupa ASG. Kim jesteście i czym konkretnie się zajmujecie? Znaczy, my jako grupa jesteśmy organizacją, która zrzesza po prostu fanatyków tego sportu. Bo ASG jako takie jest to sport, powiedzmy, kontaktowy, wymiana amunicji, wymiana kulek. Chodzi o to, żeby się po prostu wspólnie bawić i rozwijać też fizycznie i tak dalej. To wszystko opiera się na tym, żeby po prostu dobrze spędzić czas, inaczej niż zazwyczaj jest to, no, powiedzmy, takie przyjęte trochę w towarzystwie. Chociaż ASG, od kiedy ja zaczynałem, było w ogóle nieznane praktycznie na rynku. W tej chwili to już wszyscy o tym słyszeli, wszyscy o tym mniej więcej wiedzą, w czym to się je. Co prawda, my niekoniecznie jesteśmy fanami takiego porównania, ale jak ktoś kojarzy paintball, to jesteśmy jego najbliżej. No właśnie, chciałam zapytać, że taki paintball to na serio bardziej? Może nie tyle bardziej na serio, co wszystko wygląda bardziej na serio, tak? Chodzi o to, żeby też wyglądać jak żołnierz, żeby ten sprzęt był w miarę zbliżony do działania oryginału, wagi oryginału, a nie taki, no jak to w paintballu, market, który wygląda tak naprawdę jak takie dziwne coś z kosmosu, tak? I na tym zależy, są ekipy, co prawda, może, no ja nie jestem przykładem, najbardziej chyba w tej chwili Psycho. To powiedzmy coś w rodzaju, tutaj kolega w niemieckim mundurze, niemiecki sprzęt, to jest taki powiedzmy bardziej troszkę rekonstrukcja i są ekipy, które stylizują się konkretnie pod daną jednostkę wojskową i tutaj też właśnie chodzi głównie o wygląd, bo dalej strzelają z tych samych plastikowych kulek i dalej giną tak samo od plastikowej kulki. Zaskoczył mnie widok pana tutaj, że ten zaraz tak wystaje się, zastanawiałam, czy to jest po prostu ciężko, bezpieczne. Ciężko schować, wiesz? Ciężko schować pod maseczką taki zaraz. Małe maseczki robią, niestety, straszne. Za małe. Powiedzcie mi, na czym trenujecie, na jakich obiektach trenujecie, bawicie się, wypoczywacie, biegacie do lasu, czy są to konkretne jakieś, nie wiem, hale sportowe? To bardzo różnie. My w Olsztynie nie mamy za bardzo takich zabudowanych miejsc, gdzie można by się postrzelać. My głównie działamy w lasach. Mamy po prostu, jesteśmy dogadani z nadleśnictwem, zgłaszamy, idziemy tam się postrzelać. Oczywiście kulki biodegradowane, tego typu sprawy, ale co jakiś czas zdarza nam się na przykład wycieczka do Gdańska, gdzie są zamknięte obiekty do walki w małych odległościach, w budynkach, tak zwane CQB. I do tego oczywiście no nie z takim sprzętem, tak? Tylko tam mamy krótką replikę, i wtedy po prostu tłuczemy do siebie na odległościach rzędu 5 metrów. No dobra, teraz sobie wyobraźmy. ASK grupa przyszła, pokazała się super ładnie, pięknie. Przychodzi tutaj pan i mówi, aha, to ja po chłopaki mam kafalecki i chciałbym się z tej okazji postrzelać. Zrobicie mi wydarzenie? Jest to do ogarnięcia, aczkolwiek w zależności ile osób. Ja świeżo otworzyłem firmę i zajmuję się takimi rzeczami, ale no jeszcze nie dysponuję ilością sprzętu, żeby powiedzmy 20 osób wyposażyć, tak? No jest powiedzmy dykę 15. Jest pięcioro. No pięcioro to nie ma problemu. Po prostu wtedy zapraszamy jak najbardziej na nasze strzelanie, bo tak wewnętrznie w 5 osób będzie troszkę nudno. Ale jeżeli wpadniecie wtedy, zaprosimy was do nas na strzelanie, które my normalnie organizujemy. Wyposażymy was i serdecznie zapraszamy, żeby się z nami po prostu pobawić. To tak a propos właśnie CQB, to jest moja replika stricte do walki w budynku. Okej. Okay. Replika, czyli ten sprzęt jest co? Trochę lżejszy? Te repliki mogą być lżejsze od prawdziwej broni, ale wiele osób powiedzmy skupia się na tym, żeby broń była jak najbliższa oryginału. I tutaj mówimy też o wadze, o tym jak się składamy, o konstrukcji i samemu działaniu, powiedzmy. Ale wiem, że są ludzie, którzy powiedzmy wolą lżejsze karabiny i też taki sprzęt jest, no bo no nie wyobrażam sobie na przykład pani, żeby tą długą dzidę z tym biegała. Fajnie, z takimi dzidami biegałam, proszę cię. Okej. Okay. Chociaż nie pytałem. Bardziej podoba mi się ten lecik. Powiedz mi, czy... O, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
No ale teraz najcięższą dzinę pani dostała. Ja sobie dam radę. Czy, żeby z wami się pobawić, trzeba przejść wcześniej jakieś szkolenie? Jedyne co to takie szkolenie przed samą grą z zasad bezpieczeństwa, no bo tutaj nie mamy okularków, bo nie jesteśmy powiedzmy ponawijani. Mamy okulary. Coś mamy. Mamy okulary, mamy. Bo to jest... dziewczyny mają, chłopaki mają okulary, no. No. Tutaj nie mamy ponawijanych lepiej, więc okularów nie braliśmy, ale standardowo załóż na panią. Załóż, chyba że się wbrzydzisz, nie wiem. O, i tak to mniej więcej wygląda i to jest podstawowa zasada. Jeżeli to masz replikę i grasz uczciwie, bo to u nas jest jednak taki klucz, że gramy uczciwie przede wszystkim, to serdecznie zapraszamy i bawimy się po prostu razem. Nic więcej nie wymagamy. Musicie mi zdjąć okulary, bo się piszę pod maseczką. Taki znak czasu. Słuchajcie, to naprawdę ważne. Podejrzewam, że w momencie, gdybyście mi już wszystko wytłumaczyli, co, jak mam robić i do których strzelać, a których bronić, to myślę, że to byłaby naprawdę niezła frajda. Powiedzcie, jak w tej zabawie, w tym sporcie odnajdują się kobiety? O, to trzeba by zapytać tej koleżanki. Chodź. Bo ja nie wiem, kobietą nie jestem. Odciążę. Jak się bawicie w ogóle? Jak reagują na to twoje koleżanki, że to jest twój sposób spędzania wolnego czasu, twoja pasja? Znaczy tak, ogólnie ja się na przeszłym obecnie jakoś nie chwalę tym, że jest chyba jej taka większa zabawie. Zostałam zaciągnięta tutaj przez chłopaka. Jego wina. To jest jego wina. Ale czekajcie, zawsze jesteście po tej samej stronie barykady, czy czasami się na palacie na zajęcie? Tak, jesteśmy po tej samej stronie. Wszystko da się załatwić, ale ja ogólnie nie chcę. Taką małą atrakcją, powiedzmy, gdzieś tam jakieś nowe osoby się pojawiają się nowe osoby, a to dziewczyny też grają. No grają, że jest mało tych dziewczyn. Ale powiedz mi, ty masz trochę mniej tego wszystkiego na sobie. No tak, no bo w sumie tak jak Ula to taki ala organizator, a ona przecież się najbardziej kupia na swoim głowie, jak to tutaj chodzi. Ja Słuchaj, jak ty się z tym nabiegasz, to co? Znaczy ja ogólnie opieram taką praktykę, że gdzieś pod szatkiem się uwalę i czekam, gdzie tam ktoś idzie do mnie. A że jestem malutka, to mnie nie widać. No właśnie, tak, i słuchaj, ty są najbardziej niebezpieczne i tam takie najbardziej uważajcie, nie? Powiedz mi, to jest taka zajawka, że naprawdę można się wkręcić? Można się wkręcić, najbardziej. Naprawdę, ja jak pierwszy raz zobaczyłam, mówię, o nie, to nie dla mnie, ja nie będę ganiała po lesie, nie ma takiej opcji. Trzy dni później. Pojechałam na pierwszą, strzelałam się, to wtedy pożyczałam akurat replikę okulata, fajna M4-eczka. Na cechowę właśnie po kubykach lataliśmy, no to no wystrzał był, cztery magazynki po prostu na raz gdzieś tam leciały, zabawa naprawdę super. No i gdzieś tam zaczęłam właśnie to inwestować. I jak na razie jest naprawdę super. Właśnie, inwestycje, tłumacz się, czy to jest drogi sport? Można zacząć bardzo tanio, bo można właśnie na zasadzie na pierwsze, drugie strzelanie po prostu pożyczyć sprzęt. Koszt może być nawet od 40-50 zł z kulkami, ze wszystkim, po prostu idziemy się bawimy. Ale jak już chcemy mieć swój sprzęt, chcemy zacząć, to przyjąłbym ten minimalny budżet, nie wiem, 500 zł. To jest to, za co możemy się podstawowo wyposażyć w jakąś replikę, powiedzmy jakiś zapasowy magazynek, trochę kulek, okularki, najważniejsze okularki. I tak naprawdę pójść się strzelać. Resztę więcej nie potrzebujemy. Potem ten górny pułap, to się kończy w kosmosie. I to dosłownie. W kosmosie? No chłopaki ostatnio mnie podliczali i wyszło, że około 100 tysięcy poszło w ASG, więc to, i to jeszcze nie koniec, więc... Słuchajcie, słyszałam o takim przypadku od chłopaków, którzy są zapalonymi wędkarzami, że oni bardzo mocno muszą ukrywać swoje wydatki na swoje hobby. Mają na to różne sposoby, nie wiem, adres kolegi i tak dalej. Też tak robicie? Aha, ja nie muszę, nie mam żony, jestem bezpieczny. Dobrze, czyli ty masz jeszcze swobodę, cała reszta już widzę, że tutaj... A my kobiety jak robimy? Przecież te buty to używane były, ze szmateksa. A sukienka przecież ona już była. No tak, tylko taki ładny kolor i dobrze prana, więc nie spłowiała, nie? A ta metka, bo nie zdejmowałem, jakbym chciała oddać. Drodzy Państwo, czy macie jeszcze jakieś pytanie, jeżeli chodzi o grupę ASG? Takie, które chcielibyście zadać na forum? No to ostatnie. Pewnie nie wyśmiejesz, ale nie. Ja jestem ciekawa. Czy transport jest bezpieczny?
bezpieczny, jeżeli zachowujemy te podstawowe zasady bezpieczeństwa. Okulary, tak naprawdę jedyne, czym kulka może nam, powiedzmy, co może nam kulka uszkodzić, to są oczy. I jeżeli ktoś zdejmie okularki, no to sam prosi się o nieszczęście. Bądźmy szczerzy, że szansa to, że zostaniesz w oku jest mała, ale jest. A oko nie odrasta, jak się u nas mówi, tak? Więc jak już wchodzimy i zaczynamy grać, to okularki są cały czas na nosie, cały czas są założone. I jeżeli to zachowamy, to już nam nic nie będzie, sobie że jakiś siniaczek, jakiś czerwony śladzik, ale rany wojenne nosi się z dumą, więc... Masz jakieś rany wojenne? Nie, bo już się zagoiły. Okay. Powiedz mi jeszcze ostatnie pytanie, aby tak mogła ciebie pytać to wszystko. Ile waży cały taki osprzęt, jaki masz teraz na sobie? To zależy w tym secie, czyli długa broń, to przyrządowanie płyty balistyczne, to pila z oko 25 kg z wodą, może do 30, ale to już w granicznym takim obciążeniu, które chodziło. 75 kilo. Boże, nie, do 75 to bym się już nie podniósł. Gdybym do swojej masy dorzuciła 30 kilo, to są marne szanse, no, że w ogóle można i tak. Do widzenia. Do widzenia, dziękujemy bardzo. Ja chciałam przypomnieć, że był z nami Związek Żołnierzy. Bardzo panom dziękujemy. Wielkie brawa! Dziękujemy pięknie, jesteście wspaniali. Dziękujemy pięknie. Żołnierze też są z nami od początku i zawsze grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niepostrzeżenie mi uciekli. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj byli razem z nami, są z nami natomiast cały czas ASG, grupa ASG z Olsztyna. Gdzie was szukać, jak was znaleźć? No bo wy jesteście tak zakamuflowani, że to może być trudne. Nie! Znaczy nie za bardzo jak się ma... Jak powiesz, że w lesie, to nie jest odpowiedź. Nie. Ja wiem, że to nie ułatwia, ale tak naprawdę chyba w tej chwili najprościej byłoby nas znaleźć dziś na Facebooku. Co prawda my nie jesteśmy jedną jednolitą grupą, to jest Dziki Olsztyn. Tutaj koledzy, mamy chłopaków z Naterek, ale już się też niestety zawinęli, to jest ASG Naterki. Większość z nas, tutaj pozostała grupa, to jest praktycznie ASG Olsztyn. I pod tym hasłem ASG myślnik Olsztyn można spokojnie znaleźć na Facebooku. Mamy też stronę internetową, ale powiedzmy sobie, nikt tam nie zagląda, bo jest Facebook. Tak? I mamy też swój kanał na YouTubie, na który serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, popatrzeć jak to wygląda, bo są tam też nagrane rozgrywki. To jak najbardziej można coś zobaczyć, obejrzeć, zapoznać się z tematem. Wiesz, jak oni rozmawiają ze sobą przed wyjściem do lasu? Cześć kochanie, zdanie, ile waży dzisiaj moja stylizacja? Ale skrótka? Nie, raczej jak ich znam, powiedzmy, tyle co znam, to zazwyczaj jest ile kulek wziąłeś? 2 kilogramy. O nie, cześć trzeci. No dobrze, drodzy Państwo, jeżeli macie więcej pytania do tych zapaleńców, do tej ekipy, to zapraszamy serdecznie. Można sobie dzisiaj robić z Wami zdjęcia? Oczywiście, my tu jesteśmy dla Was dzisiaj. Jak ktoś chce poganiać z karabinem, to też nie są nabite ksiedy, raczej sobie nie zrobimy. Ale mam taki pomysł, że wypożyczenie karabinu do pobiegania i fotka tylko za wrzutę do kuchy. Tutaj cały czas jest jakiś wolontariusz. Jeżeli Państwo rzeczywiście chcą się pobawić z naszą grupą, zapraszamy. Oni są do Waszej dyspozycji, ale będzie naprawdę fajnie, jeżeli przy okazji dokonacie wrzuty do kuchy. Tutaj wolontariusz, widzę, jest z nami. Ze wsparciem czworonoga. Piękna sprawa. A jeszcze zapytać, czy my sobie zrobimy zdjęcie? A proszę bardzo. Tylko zrobimy sobie zdjęcie z ekipą ASG. Może na scenie poprosimy tutaj Maćka, żeby nam zrobił fotokację. Jak już mnie żeście tutaj naprzód wypchali, tak? To teraz wy. Dajcie mi jakąś broń. Co ja mogę wziąć? Nie, stąd wezmę coś. Wezmę tam są kałasze, fajny kałasz tam daje. Nie ten. Dobry wybór, dobry. Super dobry? Świetnie. Uśmiech. Maseczka? No, totalnie widać. Ręce do góry czy coś, nie wiem. Troszkę ciemno, ale cóż zrobić, takie warunki mam, bo w sumie zapomniałem nagrać tego wcześniej. Takie podsumowanko. Kończyliśmy, już właśnie się zapakowaliśmy, wybiła praktycznie godzina 18 i zakończyliśmy naszą dzisiejszą, powiedzmy, nasze dzisiejsze wsparcie dla WOŚP-u, nasz pokaz ASG. No sporo ludzi się zebrało, chociaż powiem szczerze, nie ukrywam, że liczyliśmy, że będzie trochę większe zainteresowanie, że będzie trochę więcej ludzi, ale no niestety niedziela w galerii handlowej teraz to nie jest taki super dzień, bo ludzie są przyzwyczajeni, że może być zamknięte i mało kto się pojawia. Niestety dzisiaj to było dość wyraźnie widać. Tak czy inaczej, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało, chociaż temat taki troszkę odbiegający do naszych standardowych materiałów. Ale tak czy inaczej, ja bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ponownie.